Ojcze, ja modlę się na tym miejscu, aby ludzie, którzy prawdziwie Ciebie szukają, którzy prawdziwie pragną pojednać się z Tobą, dzisiaj tutaj na tym miejscu byli przekonywani o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, aby święta prawda, aby prawda o Jezusie Chrystusie przenikała ich serca, aby dzisiaj, kiedy wrócą do domu, upadali na kolana, pokutowali i aby oddawali Tobie swoje życie z pełną świadomością, z wiarą, z prostotą swojego serca. Dzisiaj oddawali życie Tobie. Ojcze, ja wywyższam Ciebie na tym miejscu. Dziękuję Ci, że dzisiaj chociaż jedna osoba z tego miejsca, chociaż jedna osoba z tego miejsca narodzi się na nowo. Narodzi się na nowo. Uwielbiam Ciebie, Jezus. Amen. Kochani, nazywam się Katarzyna Grodzka i chcę Wam powiedzieć, w jaki sposób przyjęłam największy dar dla ludzkości. Dzisiaj mija 2 lata, kiedy oddałam swoje życie Jezusowi. Dzisiaj mija 2 lata, kiedy jestem pewna swojego zbawienia. Jestem pewna, że idę do nieba. A czy Ty masz pewność zbawienia? A czy Ty pojednałeś się prawdziwie z Jezusem Chrystusem? Dzisiaj jest dzień, jeżeli tego nie zrobiłeś, to dzisiaj jest dzień, kiedy możesz pojednać się z Bogiem. I ja chcę Ci opowiedzieć, jak możesz to zrobić. Chcę Ci powiedzieć, jak ja to zrobiłam. Drogi przechodniu, ja wychowałam się w tym kraju i system religijny, który jest nam narzucony od urodzenia, utrzymywał mnie w kłamstwie. Przede wszystkim myślałam, że są jacyś pośrednicy, że muszę modlić się do różnych świętych, do Maryi, że ona ma jakieś tam wielkie zasługi i ja dzięki temu kiedyś dostanę się do nieba. Myślałam, że muszę być dobra, że muszę coś dołożyć do tego, co zrobił Jezus na krzyżu. Tak naprawdę nie brałam osobiście tej ofiary Jezusa na krzyżu i zmartwychwstania. Nie brałam tego osobiście do swojego życia. Chodziłam na różne nabożeństwa, chodziłam do kościoła, obchodziłam różne święta, ale nadal w moim życiu nic się nie zmieniało. Moje serce było puste i ciągle była gdzieś ta bariera, gdzieś ta wielka bariera, aby spotkać się osobiście z Bogiem. Kochani, byłam w wielkim błędzie, w wielkim kłamstwie diabelskim. I kiedy głoszona mi była Ewangelia, to co dzisiaj Ty słyszysz od nas, to mój świat się zawalił. Mój świat się zawalił. Myślałam, że to wszystko, co robię, że się staram, że się dużo modlę, chodzę do komunii, regularnie do spowiedzi. Myślałam, że to jest ten klucz. Ale okazało się, że prawda jest inna. Że Jezus Chrystus ponad 2000 lat temu wykonał dzieło. Wykonał. I ta sprawa jest załatwiona. I ta sprawa jest załatwiona. Że On umarł za każdy mój grzech, za każdą konsekwencję mojego grzechu, że On poniósł należną mi karę, że On pokonał śmierć, że On pokonał diabła, że On prawdziwie zmartwychwstał w ciele. I kochani, to moje szukające serce, pełne pustki, lęku, też przed tym, że nie wiem, czy idę do nieba i innymi rzeczami, którymi się bałam w życiu, to wiecie co? Ja rozpoznałam ten głos. Wiedziałam, że głoszona jest mi pełna Ewangelia, że to właśnie ten Jezus, którego tak przez wiele lat szukałam, że którego nie znajdowałam w sakramentach, w różnych nabożeństwach, w różnych rytuałach. Ja go po prostu ograniczałam. To nie był ten Jezus. I kochani, ja, tak jak mówi Słowo Boże, ja uwierzyłam szczerze w swoim sercu i podjęłam decyzję. Ja uwierzyłam w to, że On zrobił to dla mnie osobiście, że ten krzyż już jest pusty i grób też jest pusty. Ja uwierzyłam, że On prawdziwie wstał z martwych.
abym ja mogła mieć życie wieczne. I kochani, tego dnia narodziłam się na nowo ze Świętego Ducha. Ustanowiłam Go realnie swoim Panem i Zbawicielem. Nie przez jakąś regułkę, ale przez postawę swojego serca. Przez postawę swojego serca i decyzję. I wiecie co? Wypełnił mnie Duch Święty i przekonał mnie, że właśnie grzech, egoizm oddzielał mnie od prawdy, że system, w którym tkwiłam, oddzielił mnie od prawdy. Ja zrozumiałam, że to właśnie Jezus wykonał to dzieło za mnie. I to się stało już. Kochani, dzisiaj jestem tutaj dlatego, abyś usłyszał tą prawdę, abyś zawołał szczerze do Boga. Tak, mam, kochani, ja pragnę, abyś ty dzisiaj zszedł z złej drogi, która prowadzi do piekła, ale żebyś uwierzył prawdziwie, abyś dzisiaj oddał swoje życie Jezusowi, abyś dzisiaj uwierzył w dzieło krzyża, abyś dzisiaj uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa dla twojego zbawienia. To Jezus jest drogą, to Jezus jest drzwiami, to Jezus jest jedynymi drzwiami do Boga. I dzisiaj możesz stać się człowiekiem pojednanym z Bogiem na zawsze. Dzisiaj w swoim sercu podejmij decyzję, czy tego pragniesz, czy pragniesz. Kto pragnie, niech przyjdzie, niech przyjdzie. Możesz dzisiaj pojednać się realnie z Bogiem. To dzisiaj jest ten dzień. I nie zatwardzaj swojego serca dzisiaj na te słowa, które słyszysz. Czas jest krótki. Jezus prawdziwie wraca. Prawdziwie wraca. Jeszcze dzisiaj możesz mieć pewność zbawienia. Jeszcze dzisiaj możesz stać się obywatelem nieba. Jeszcze dzisiaj możesz narodzić się na nowo ze Świętego Ducha i mieć zapewnioną wejściówkę do nieba. Słowo Boże mówi, że kto wezwie imienia Jezus, ten będzie zbawiony. A zatem dzisiaj wezwij imienia Jezus nad swoim życiem, a zbawiony będziesz. Amen.